Moniko, w serialu Miłość na bogato wcielasz się w postać Moniki. Czy grasz samą siebie? Czy gram samą siebie? No, Monika serialowa jest to osoba dosyć konfliktowa. Sieje zamęt. Intrygantka. No poniekąd. Poniekąd pół na pół. Pół na pół jest to moja osobowość. Aczkolwiek nie jestem jakąś osobą konfliktową. Konfliktowa tylko jestem, kiedy ktoś przekracza granicę dobrego smaku. Przekracza taką granicę, na którą sobie nie pozwolę. Wtedy staje się zła, konfliktowa. A tak jestem do rany przyłóż i tak naprawdę każdy, kto mnie zna, wie, że nie jestem taka jak serialowa Monika. No, trochę się różnimy. Ale dokładnie na czym polegają te różnice? Takie, wiesz, cechy, które byś mogła wymienić, które dokładnie obrazują to? No, Monika serialowa dąży po trupach do celu. Monika prawdziwa, troszeczkę jak jej nie wychodzi, myśli czasami, żeby odpuścić. Aczkolwiek nie zawsze. No tak naprawdę te postacie są bardzo do siebie zbliżone. Realna i serialowa. No wiadomo, tam Monika gdzieś tam podkopuje czyjegoś faceta. No, to są takie sytuacje, które wiadomo, w życiu też się zdarzały, bo nie mówię, że nie. Są to postacie bardzo zbliżone. To naprawdę to... Czyli byłabyś w stanie odbić faceta innej kobiecie? Czy byłabym w stanie? No, to życie jest, prawda? Ciężko mi jest powiedzieć, czy... Nie, no potrafiłabym. No to każdy z nas tak ma. No są czasami tak, że trzeba... Jest czasami tak, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu, ale to życie. Życie i nie każdy potrafi nad tym zapanować w danym momencie. W serialu popadasz w konflikt z Marcelą. Czy w życiu realnym darzycie się sympatią, czy może wręcz przeciwnie? Z Marcelą darzymy się bardzo dużą sympatią. Jest to taki mój człowiek. Sympatyczna, fajna, równa dziewczyna, taka dziewczyna z osiedla, z boiska i naprawdę jeśli chodzi o Marcelę i zresztą o resztę dziewczyn z ekipy, są to naprawdę fajne dziewczyny. Każda gra swoją rolę, jedna mniej przyjemną, druga bardziej, trzecia gra taką środkę, aczkolwiek w realu z nią zupełnie nie jest. Ale są wszystkie, jesteśmy wszystkie, gramy w symbiozie, w realu. Żadna z nas nie ma konfliktów i to jest właśnie fajne. Chciałam Cię też zapytać trochę o Twoje życie prywatne, ponieważ wiadomo, że jesteś modelką. Występowałaś nawet w amerykańskim Playboyu. Dlaczego zdecydowałaś się zrobić karierę w Polsce? Nie chciałaś w Stanach? O nie, no bo to ja w ogóle... Nikt mnie nie zrozumie i każdy powie, że zwariowałam, ale ja kocham Polskę i wszystko to, co się w Polsce dzieje, zostanę przy niej, a ewentualnie, jeżeli miałabym robić jakąkolwiek karierę poza granicami, byłoby to dosłownie wyjazd, przyjazd, bo nie potrafiłabym zostawić przyjaciół, rodziny, tutaj żyć daleko tylko po to, żeby coś tam osiągnąć. Dla mnie to są rzeczy... które są na dalszym planie. Przede wszystkim tak się czuję tutaj i wszystko mi się układa tak, jak bym była w Stanach po prostu. Nie, no jest tu tak sympatycznie, pomimo tego, że ludzie, nie każdy mnie bardzo lubi, ale mam dla nich złą wiadomość, zostanę tutaj i będę dalej dokuczać. No właśnie, czy już się spotkałaś z hejterami tak zwanymi? Ja na co dzień z nimi się spotykam. Tak naprawdę mam już od dłuższego czasu z nimi taki kontakt. Mamy ze sobą kontakt. Oni wojują w internecie. Ja swego czasu gdzieś tam docierały do mnie, bo absolutnie tego nie czytam. To do wiadomości właśnie tych osób. No wiadomo, no, psy szczekają, karawana jedzie dalej i mimo tego, że sobie mogą pisać najróżniejsze rzeczy, choć czasami już naprawdę przeginają, ja robię swoje i no i cóż, no pozostaje im tylko siedzenie, może jakiś proponuję lepszą klawiaturę kupić, bo to już ja idę, oni stoją w miejscu. No.
No właśnie, a dalsze plany? Kariera aktorska czy modeling? Czy modeling? Na pewno chciałabym spróbować tego, co spróbowałam teraz. Czyli mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia rola w moim życiu. Czekam na dalsze propozycje. No zobaczymy, jak się tutaj sprawdzę. Okiem widza drugiego. Na razie bardzo, bardzo, bardzo to polubiłam. Fotomodeling. Fotomodeling to jest coś, z czego żyłam. To było moje hobby. Tak naprawdę przynosiło mi jakiś tam zarobek. Ale przestało mnie, na pewnym etapie, kiedy zrobiłam już prawie wszystko, przestało mnie to cieszyć, tak? Przestałam czerpać z tego fun. Ale nie mówię absolutnie, że skończę z tym. Jeszcze chyba nie zrobiłam wszystkiego, tak jak mówisz, no teraz wychodzę za granicę, tak? Jakieś czasopisma, ale to tak jak mówię, to wszystko jest jeszcze, to się rodzi i nie chcę niczego zapeszać, ani niczego utwierdzać, potwierdzać. Tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie, ale trzymaj kciuki, musi być dobrze, do przodu, na pewno.